Czarne dziury fascynują nas przede wszystkim dlatego, że wiemy o nich niewiele. Nie ma co się dziwić, zważywszy na ich siłę przyciągania, uniemożliwiającą ucieczkę nawet światłu. Nie możemy się oczywiście zbytnio do nich zbliżyć. Jedyne, co nam pozostaje, to obserwacja ich z daleka. Ale nawet pomimo tego udało mi się dowiedzieć o nich mnóstwa ciekawych rzeczy. I dziś jestem gotowy, by podzielić się tym wszystkim z wami. Wiemy już, że na pewnym etapie swojego istnienia gwiazda może przekształcić się w czarną dziurę. Co w takim razie ze Słońcem? Jest tak olbrzymie, że byłoby w stanie pomieścić 1 300 000 planet wielkości Ziemi. Jednak według naukowców wciąż jest zbyt małe, aby zamienić się w czarną dziurę. Aby było to możliwe, masa Słońca musiałaby zwiększyć się aż 20-krotnie. Dopiero wtedy miałoby szansę zostać supernową. Powodując zapadanie się jądra, grawitacja wzrosłaby i jedynie w takich okolicznościach Słońce miałoby szansę stać się czarną dziurą. To wszystko tylko hipotezy, ale dlaczego by nie pogdybać? A teraz wcielmy teorię w życie, aby wyobrazić sobie, jakim rodzajem czarnej dziury mogłoby stać się Słońce. W tym celu potrzebny jest promień grawitacyjny, którego wzór podał Karl Schwarzschild w roku 1916. Wskazuje on, jak rozległy byłby horyzont zdarzeń ciała niebieskiego, gdyby zamieniło się w czarną dziurę. Dla Słońca promień ten wynosi 2 km 950 metrów. Mówiąc w skrócie, gdybyśmy mogli przekształcić Słońce w czarną dziurę, jego średnica wynosiłaby prawie 6 km. Jeśli miałoby kształt płaskiego dysku, tę odległość moglibyśmy pokonać w około godziny. Dla Ziemi również można obliczyć promień grawitacyjny, pomimo tego, że nigdy nie stanie się ona czarną dziurą. Zdaniem naukowców wyniósłby on zaledwie 8,87 mm. Tym sposobem otrzymalibyśmy czarną dziurę o średnicy 1 cm i 7 mm. Byłaby tak mała, że rozmiarem przypominałaby grosik. Nie wiadomo jednak, czego moglibyśmy się po niej spodziewać. Hipotezy i nowe teorie, jak wszyscy wiemy, ciągną się w nieskończoność. Ale ciekawiej będzie omówić coś, co faktycznie istnieje i przykuwa dużo uwagi. Skoro rozmawiamy o czarnych dziurach, to najwyższy czas, by zapoznać się z jedną z tych najbardziej gigantycznych. Ten niesamowity obiekt kosmiczny ma masę 40 miliardów razy większą niż masa Słońca. Wiem, trudno w to uwierzyć, lecz to nie fikcja. Wszystko sprawdziłem. Ta czarna dziura znajduje się w centrum galaktyki zwanej Holmberg 15A, położonej w gromadzie Abel 85 i oddalonej o około 700 milionów lat świetlnych od nas. Jest ona jedną z największych, jakie kiedykolwiek odkryto i największą znalezioną dzięki śledzeniu ruchu gwiazd. Jej horyzont zdarzeń objąłby orbity wszystkich planet naszego Układu Słonecznego i nie tylko. Jest prawie 13 razy większa niż heliosfera. Co więcej, jej średnica ma długość 40-krotnej odległości Plutona od Słońca. Bez wątpienia uderza ona swoim rozmiarem i potęgą. Aż strach sobie wyobrazić, co mogłoby stać się ze statkiem kosmicznym, gdyby przypadkowo przekroczył horyzont zdarzeń takiego giganta. Swoją drogą czarne dziury potrafią nie tylko rozrywać latające obiekty kosmiczne na strzępy, ale również robić z nich spaghetti. Dlatego właśnie naukowcy określają to zjawisko efektem makaronu. Rozciąganie jest tak mocne, że żaden obiekt nie jest w stanie się przeciwstawić takiej sile. Jednak pomimo przekonania o ich niszczycielskiej mocy, czarne dziury potrafią też tworzyć. Brzmi to zaskakująco. Według niektórych badaczy to właśnie czarna dziura dała początek wszechświatowi, a nie wielki wybuch. Jeśli ta teoria jest słuszna, oznacza to, że na pewnym etapie kurczenia się gwiazdy czas wewnątrz niej zatrzymuje się.
Zaraz potem, w wyniku ekspansji, powstaje nowy wszechświat. Mimo wszystko wciąż niemożliwe jest udowodnienie tego, tak samo jak nie ma sposobu na zbadanie tej hipotezy. Jak na razie jedyne, co nam pozostaje, to tworzenie symulacji, które nie zawsze wiernie odtwarzają rzeczywistość. Niektóre możliwości czarnych dziur nie są podawane jednak w wątpliwość. Kiedy materia zbliża się do czarnej dziury, przybiera formę dysku akrecyjnego, a jej właściwości ulegają zmianie. W taki sposób materia staje się zdolna do przekształcania innych rodzajów energii, np. energii grawitacyjnej, w promieniowanie. To trochę jak z samochodem. Tankujesz paliwo, a z niego wytwarzana jest energia napędzająca silnik. To samo odnosi się do czarnych dziur. Proces ten jest około 30 razy bardziej wydajny niż synteza jądrowa. Proces przekształcania energii zachodzący w Słońcu i innych gwiazdach. Pomimo ich niesamowitej mocy, czarne dziury nie są wieczne. Z biegiem czasu wyparowują szybciej lub wolniej, w zależności od ich rozmiaru. Jako potwierdzenie można uznać teorię promieniowania Hawkinga. Początkowo uważano, że czarne dziury jedynie pochłaniają materię, ale fizyka kwantowa ze Stephenem Hawkingiem na czele zmieniła to przekonanie. Podobnie jak inne obiekty, czarne dziury emitują cząsteczki non-stop, tym samym tracąc energię. Nie jest to szybki proces, ale ostatecznie położy kres życiu ciała niebieskiego. To trochę tak jak z płonącą świecą. Nieważne jak długo się pali, bo koniec końców ogień i tak stopi wosk, a płomień zgaśnie. To samo tyczy się czarnej dziury. Stopniowo traci ona swoje cząstki, po czym znika. Ale odstawmy na bok tak dołujące tematy i zajmijmy się czymś, co pozostaje niezmienne. A mówiąc niezmienne, mam na myśli naszą galaktykę. Według astronomów w Drodze Mlecznej znajduje się od 10 do 1 miliarda gwiazdowych czarnych dziur. O masie średnio od 10 do 24 mas Słońca. Tak szeroki zakres liczb oznacza, że o samym Wszechświecie, jak i jego elementach, wiemy wciąż tyle co nic. Z drugiej strony jest to świetny bodziec do dalszego odkrywania jego zakamarków, a tym samym zgłębiania właściwości obiektów kosmicznych. To właśnie dzięki ludzkiej ciekawości zawdzięczamy wiedzę na temat pewnej interesującej rzeczy. Grawitacja czarnej dziury zniekształca promieniowanie cieplne zewnętrznego dysku akrecyjnego, zaginając go. A co gdybyśmy spróbowali to nieco uprościć? Promieniowanie cieplne w tym przypadku nie zachowuje się tak jak zwykle. Światło ma szansę ucieczki z pola grawitacyjnego czarnej dziury dopiero gdy odbije się od wewnętrznego dysku akrecyjnego. W taki sposób naukowcy są w stanie ją wykryć. Porównajmy to do rzucenia bumerangiem. Odleci od ciebie na pewną odległość, aby ostatecznie powrócić. Podobnie dzieje się z promieniowaniem cieplnym dysku akrecyjnego. To jednak nie wszystko. Badania nie ustają, a naukowcy odkrywają coraz to nowsze właściwości czarnych dziur poprzez obserwacje zachowań sąsiednich obiektów. Stale stawiane są nowe hipotezy, niekiedy sprzeczne z tym, co już wcześniej powiedziano. Zasugerowano więc, jakoby czarna dziura powstała w wyniku połączenia się z gwiazdą neutronową, miała pozostawiać echo. Jak to często bywa z hipotezami, ta również wymaga potwierdzenia, lub przynajmniej dobrych argumentów. Jeśli to prawda, to echo powinno pochodzić z przestrzeni kwantowej czarnej dziury. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy zamiast pustki istnieje pewna struktura pomiędzy dyskiem akrecyjnym a horyzontem zdarzeń. Według Hawkinga możemy mieć do czynienia nie z ciągłą granicą horyzontu zdarzeń, ale z o wiele cieńszą, wysyłającą potężne impulsy promieniowania powłoką.
Taką teorię niezwykle ciężko jest potwierdzić czy też obalić. Dlatego na ten moment pozostaje ona zagadką. Ale kto wie, może właśnie ty ją rozwikłasz. Jeśli podobał ci się filmik, daj łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kliknij w dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ze świata nauki.